Kolejwizja, Jan Szmitten, serdecznie witam w naszym magazynie kolejowym. W maju oraz w czerwcu 2015 roku żliński parowóz PX38 zwiedzał kilka kolejek wąskotorowych w Niemczech. Na przykład zwiedzał Muzeum Kolei Polnych we Frankfurcie nad Menem, w którym w tej chwili się znajdujemy. Otóż nasz reportaż. Tak załoga żnińskiego parowozu PX38 prezentowała się we Frankfurcie nad Menem, a tak w Berlinie. Na berlińskiej kolejce w parku Wuhlheide panowie Sławek i Leszek dostali w prezencie koszulki z ich imionami oraz nazwą ich parowozu. To miły gest od parowozowego maszynisty Daniela Bera, który przekonywał gości ze Żnina o historycznej wartości ich kolejki. Podobne kolejki w Europie są często zbyt nowoczesne, posiadają nowo wybudowane pomieszczenia. Natomiast w Białośliwiu oraz w Żninie są to oryginalne, historyczne budynki. Na przykład wasza półokrągła lokomotywownia. Takie obiekty koniecznie należy zachować. Wyjazdowa przygoda żnińskiego parowozu rozpoczęła się kilka tygodni wcześniej we Frankfurcie nad Menem. Promujemy Pałuki, promujemy gminę Żnin i Wenecję. Również. Pobyt we Frankfurcie był pierwszą prezentacją parowego ambasadora Żnina i okolic poza krajem. Nic dziwnego, że pomocnik maszynisty Sławomir Mięckiewicz ze szczególną uwagą polerował każdy detal parowozu. Jak młody gospodarz imprezy ocenia pobyt lokomotywy PX38 we Frankfurcie? To zostało bardzo dobrze przyjęte. Za czasów komuny chcieliśmy kupić w Polsce podobny parowóz, jednak nam się nie udało. To jest fantastyczne uczucie móc zaprezentować ten parowóz zwiedzającym, chociażby podczas gościnnego pobytu. To jest bardzo ładny, wartościowy parowóz. Podobne lokomotywy kursowały kiedyś również na niemieckich wąskich torach. Przy okazji tej wizyty jeszcze mocniej scaliliśmy naszą współpracę z Polską. Wraz z parowozem do Frankfurtu przyjechała jego załoga, dyrektor kolejki, burmistrz oraz jego doradca. Pobyt nie mógłby się odbyć bez oficjalnych przemówień. Burmistrz Żnina promował swój region, posługując się bezbłędnie językiem niemieckim. Das, was die Touristen zu uns nach Żnin anzieht, ist unsere Kleinbahn, die schon über 120 Jahre funktioniert und ein integraler Landschaftsteil, aber auch eine echte touristische Attraktion ist. Polski burmistrz mówiący po niemiecku. Spotkanie w tak miłej atmosferze. To jest wręcz niebywałe. Znamy przecież trudną historię polsko-niemiecką. Niemieckie zbrodnie z przeszłości. To jest naprawdę cudowne. Tu widać dwóch najchudszych maszynistów Polski i Niemiec. Żartuje Rydygier, pozując do zdjęć z panem Leszkiem i dyrektorem żnińskiej kolejki panem Michałem. Klimat na frankfurckiej imprezie rzeczywiście był miły, pełen relaksu. Dla gości nie zabrakło posiłków. Gospodarz zaprosił na degustację lokalnego specjału – wina z jabłek. Natomiast burmistrz Żnina skorzystał z okazji i nawiązał z delegacją z PTVE koło Paryża współpracę przy organizacji jesiennego europejskiego zlotu wąskotorowego w tym mieście. Parowozy również muszą pić. Napełnianiem wodą ich zbiorników zajmuje się rzadko obecnie spotykany wąskotorowy żuraw wodny. W międzyczasie na terenie przed lokomotywownią panował nieustanny ruch pojazdów. Do zdjęć żniński parowóz pozował ciągnąc kryty wagon towarowy. Teraz ma odstawić ten wagon, a doczepić do siebie pociąg osobowy.
samochodem. Maszynista ze Żnina we Frankfurcie musiał bardzo mocno się skoncentrować. Szlak kolejowy był prosty, ale bardzo krótki, bo zaledwie 3-kilometrowy. Wobec tego o demonstracji pełnej siły polskiego parowozu nie mogło być mowy. Prędkość podróży była istnie spacerowa. Panie maszyniście, jak to się jeździ? Jak w przedszkolu. Aha, bo tak... Powoli, taka zabawka. Czyli bardzo szybko. Bardzo szybko. Bardzo. Humorystyczny komentarz pana Leszka pokazał jednak, że parowozowe przedszkole sprawiło mu radość. Niemcy traktowali ekipę żnińskiego parowozu z wielkim szacunkiem. Przecież to jedyni kolejarze na tej imprezie na co dzień jeżdżący na prawdziwej, publicznej, wąskotorowej kolejce. Teraz żniński Leon ma udać się na szlak. Przed wjazdem na odcinek prowadzący przez teren działkowych ogródków należy jednak jeszcze troszkę poczekać. Jest czas na podziwianie wzorcowej wystawy krasnali. Jedziemy. Po prawej stronie pojawia się ogródkowy konsulat Polski, czyli działka mieszkających we Frankfurcie Polaków. Na domku, podobnie jak na budynku konsulatu, wisi godło państwowe, więc można się przecież pomylić. Trasa kolejki jest krótka, więc pociągi szybko wracają. Ten skład prowadzi kilka wagonów osobowych, na których widnieją napisy cyrylicą. To rzadkie wagony pochodzące z BDŻ, czyli bułgarskich kolei państwowych. Zostały wyprodukowane w 1925 roku we Wrocławiu w nieistniejącej już fabryce wagonów i lokomotyw Schmoushever. Inicjatorem pobytu Żninian we Frankfurcie był stojący po lewej stronie niemiecki partner kolejek w Żninie i Białośliwiu Peter Erk. Zadbał o to, żeby Polacy na gościnnych torach czuli się dobrze. Sam na tej imprezie jeździł specjalnie przywiezioną lokomotywą spalinową firmy Deutz. Prezentacja taboru była zawodowa. Wszystko, co nie uczestniczyło w czynnym ruchu, można było podziwiać w jednej z hali frankfurckiego muzeum. Na wyodrębnionej tablicy burmistrz Żnina znalazł opis najważniejszych wydarzeń z historii gospodarza. Inna tablica przedstawiała dokładny opis lokomotyw gości, w tym parowozu PX-38 oraz spalinówki Petera Erka. Kilka tygodni później burmistrz Żnina oraz Peter spotkali się ponownie, tym razem w Berlinie. Od ubiegłego roku Peter Erk jest operatorem kolejki wąskotorowej w parku Britz. Na planie parku Peter pokazał gościom ze Żnina przebieg trasy swojej kolejki. 8 tysięcy dziennie, 10-20 tysięcy. To jest bardzo dużo, to jest bardzo dużo. Wraz z Peterem delegacja ze Żnina pozowała do zdjęć przed pociągiem kolejki parkowej. Olej, Bizja! Potem operator zaprosił wszystkich na swojską kolację z prosiakiem w roli głównej.
Od początku tegorocznego sezonu Peter Erk prowadzi w pobliżu kolejki dwa punkty gastronomiczne. Zatrudnił dodatkowe osoby. Kolejką kieruje syn Petera, Kevin, który w razie potrzeby zajmuje się również gastronomiczną obsługą klientów. Głównym celem pobytu Żninian w Berlinie była jednak wizyta kolejki w parku Wulheide. Niedaleko od lokomotywowni dyrektor techniczny kolejki Piotr Tomaszewski znalazł plac zabaw z nietypowym parowozem. Dla nas, reprezentantów gminy, którzy zostali zaproszeni na 90-lecie Merapi, lokomotywy tutejszej berlińskiego parku. No i jesteśmy bardzo wdzięczni za zaproszenie. Mogliśmy i możemy spotykać się z pasjonatami kolei wąskiego toru 600. Jak widać, są ludzie, pasjonaci, którzy jeżdżą za tymi pięknymi maszynami od miasta do miasta, od tego typu imprezy na inną. A dzięki zaproszeniu Leona, który jest za nami, możemy również promować naszą gminę, nasz wąski tor. No i mam nadzieję, że uda się przygotować europejski zlot miłośników kolei wąskotorowej w Wenecji koło Żnina. W parku Wulheide trasa kolejki prowadzi obok restauracji, obiektów sportowych, terenów rekreacyjnych i placów zabaw dla dzieci. Wyjątkową cechą jest szkolenie tu młodzieży od 12 roku życia w zawodach kolejowych. Z wyjątkiem maszynisty, każda czynność jest wykonywana przez młodzież. Przewodniczący Komisji Turystyki i Promocji Gminy Żnin, Tomasz Wysocki, szybko przebrał się w mundur zawiadowcy stacji. Pasował mu znakomicie. W ten sposób na berlińskim Hauptbahnhof, czyli dworcu głównym, po raz pierwszy pracował samorządowiec z Polski. Co prawda wąskotorowy Hauptbahnhof jest nieco skromniejszy niż powszechnie znany normalnotorowy dworzec główny w stolicy Niemiec. Ale przecież liczy się zaangażowanie, a nie wielkość obiektu. A dlaczego parkowi kolejarze polewają tory wodą? Latem akumulacja ciepła w szynach jest szkodliwa. Może doprowadzić do ich deformacji. Polewanie wodą ma temu zapobiec. Poza tym zmniejsza się ryzyko zapalenia drewnianych podkładów przez spadający z parowozu gorący węgiel czy popiół. Myślę, że jeszcze nie raz usiądziemy przed naszą kolejką. No, mamy w tle naszego Leona, z którego jesteśmy bardzo dumni. Byliśmy we Frankfurcie, byliśmy w Berlinie. Prawdopodobnie niedługo spotkamy się w Paryżu. Jesteśmy bardzo zadowoleni z gościnności zarówno frankfurckiej, jak i tutaj berlińskiej. Zawsze przyjaźni Niemcy, zawsze wspaniała atmosfera. Jesteśmy otwarci, teraz uderzamy na Francję. Ja nie miałem nawet rozeznania, jak popularnym jest zamiłowanie do kolei wąskotorowej. Okazuje się, że osób, które kochają wąski tor, jest, to nie jest garstka, to są tysiące nawet ludzi, którzy nie znają jeszcze naszej żnińskiej kolei powiatowej, a mam nadzieję, że dzięki uczestnictwu i parowozu PX38 i naszego tu lobbowania na rzecz kolejki pozwoli to na przybycie do Żnina, na pałuki tych wszystkich pasjonatów. Przyjadą, zobaczą, może pokochają. Przyjemnie ogląda się reklamy polskiego parowozu PX38 na plakatach z imprezy wśród innych parowozowych gwiazd uczestniczących w urodzinach berlińskiego parowozu Merapi. Właścicielowi tego parowozu żninianie wręczyli specjalny okolicznościowy dyplom. Pierwotnie chciałem trzymać parowóz na terenie mojego towarzystwa w Gütersloh, ale przyjaciele w Berlinie przekonali mnie, że tutaj będzie bardziej potrzebny. W 1992 roku przywiozłem parowóz z okazji drugiego międzynarodowego zlotu wąskotorówek. Odtąd jeździ tu, w parku Wulheide. Jubileuszowy parowóz powstał 90 lat temu w hanowerskiej fabryce Hanomag. Pracował jednak w cukrowni na indonezyjskiej wyspie Jawa.
Będąc w Indonezji, usiadłem przy biurku w moim pokoju hotelowym. Na przywiezionej maszynie do pisania napisałem wzór umowy kupna-sprzedaży. Ku mojej radości dyrekcja cukrowni przyjęła mnie z dużą życzliwością. Detale umowy wynegocjowaliśmy już po moim powrocie do Niemiec. Cukrownia załatwiła wszystkie formalności eksportowe. Po prostu, pewnego dnia parowóz pojawił się w porcie w Hamburgu. Właściciel parowozu Merapi jest typowym przykładem tego, jak w Niemczech funkcjonują towarzystwa kolejowe. Zamożniejsze osoby kupują sobie lokomotywy. Potem poszczególne kolejki przekonują właścicieli, że właśnie u nich warto lokomotywę garażować i użytkować. Zwycięża ten, kto ma do zaoferowania najlepszy koleżeński klimat czy najciekawszy szlak kolejowy. Właściciel parowozu Merapi działa na trzech kolejkach. We Frankfurcie nad Menem, w Gütersloh oraz na berlińskiej kolejce w parku Wuhlheide. Może teraz dotychmiast dołączy także Żnin. Intencja jest taka, przyjedźcie, zobaczcie, pokochajcie i powróćcie. Oczywiście wiąże się to z możliwością rozwoju turystycznego naszego terenu, sprzedania pozostałych produktów turystycznych, które rejon nasz oferuje. Mam nadzieję, że nie tylko gmina Żnin, ale gminy sąsiednie będą widziały w tym interes. Muszę zejść, bo jedzie. I co jeszcze jest ciekawego? Jesteśmy w parku, gdzie kolej obsługuje młodzież. Oczywiście pod nadzorem dorosłych. I jest to świetna zabawa dla tych młodych ludzi. I niesamowite dla nich doświadczenie, które w przyszłości będzie procentowało pracy. Jak się dowiedzieliśmy, żaden z wolontariuszy tu pracujących nigdy nie został, nigdy nie odmówiono mu przyjęcia do pracy w kolejnictwie w Deutsche Bahn. Także na pewno to doświadczenie spróbujemy też wdrożyć na naszym terenie. Nie wiemy jeszcze, jeżeli chodzi od strony przepisów, jak to wygląda, ale na pewno spróbujemy te doświadczenie wykorzystać. Stacja Wuhlheide berlińskiej kolei miejskiej S-Bahn mieści się naprzeciwko stacji kolejki parkowej o tej samej nazwie. Dojazd jest więc bardzo dogodny. Warto nadmienić, że na kolejce parkowej jeździ też zakupiony w Polsce parowóz serii LAS, który naprawił polski warsztat Interlok. Tu widzimy parowóz o nazwie Klaus. Pochodzi z pierwszej powojennej serii parowozów zbudowanych w czasach NRD w zakładach LKM Lowa. Taki właśnie parowóz o mocy 70 koni mechanicznych pracował kiedyś dla PKP pod numerem TY2-83-44. Później służył w cukrowni w Żninie, a obecnie jest eksponatem Muzeum Wąskotorowego w Wenecji. Mniejsza wersja tego parowozu o mocy 50 koni mechanicznych, nieczynna, stacjonuje w Białośliwiu. Świat kolei jest wciąż nieodkryty. My chcemy go odkrywać. To jest rzecz niemierzalna. Oni są po prostu fantastyczni, zawsze gościnni, zawsze mile nas wspominają i z wzajemnością. Kolejka w parku Wuhlheide powstała w 1956 roku. Bernhard Schreiber jest jednym z gospodarzy. Odwiedził Żnin i Wenecję. Był zauroczony. Chętnie więc wyjaśnia polskim gościom szczegóły swojej 6-kilometrowej kolejki. Sponsorowane przez firmy i osoby prywatne. Na 25 ton bringen wir euch vorbei.
Na szlaku jest parowóz Klaus, a na terenie lokomotywowni ekipa ze Żnina przygotowuje Leona do następnej jazdy. Jak wam się teraz podoba? Troszkę więcej kilometrów niż w Frankfurcie? No, troszkę więcej. Wystarczy to na co dzień? Nie, za mało. Nadal za mało? Tak. A już 10 jakby było, to jest. Jasne, nie ma jak w Żninie. 12 km toru to więcej niż 6 km. Dobrze więc rozumiemy, dlaczego parowóz Merapi jeździ w Berlinie, a nie w Gütersloh, bo tamto towarzystwo ma do użytku tylko 1 km toru. Oczywiście no, nikomu nie jest łatwo. Tutaj nie jest łatwo te dofinansowanie uzyskać, u nas też nie, ale no, jak widać sobie i my, i tutaj koledzy w Berlinie świetnie radzą. No, ja zapraszam wszystkich do Żlina, ale też do Wenecji, do naszej kolejki, ale jak dostaniemy zaproszenie, to też gdziekolwiek, skądkolwiek ono przyjdzie, też chętnie z jego skorzystamy, żeby te doświadczenia wzajemnie wymieniać. Żniński parowóz zaparkował na strategicznym miejscu, niedaleko grilla. Dla gości z Polski posiłek był więc w zasięgu ręki. Parowóz Merapi jest chwilowo odstawiony, a żyński Leon przygotowuje się do jazdy ze składem. Ze szlaku wraca pociąg z parowozem Henschel Riza, z tym samym, który w maju tego roku odwiedził Żnin. Na sąsiednim torze widzimy ponownie parowóz Klaus, czyli LKM Lowa. Na imprezie w Berlinie fotoamatorom nie zabrakło miejsc do inspiracji. W ciągu kilku minut możliwe było utrwalenie obrazu rzadkiego parowozu Lowa, parowozu Henschel z kolebkami oraz polskiego PX-a ze składem osobowym. To jest wszystko na dzisiaj, do następnego razu. Do widzenia.